Przede wszystkim jestem zadowolony to, jak zespół zareagował po tej porażce z Arką. Tak naprawdę nie było śladu od samego początku. Skupiliśmy się na tym, żeby to spotkanie bardzo dobrze i konsekwentnie rozegrać, jeżeli chodzi o te założenia taktyczne, o tą umiejętność tego wysokiego pressingu, tego, żeby przede wszystkim próbować na tyle zmusić przeciwnika, żeby grał tą długą piłkę. Oczywiście musieliśmy też uważać na bardzo dobrze wyprowadzane kontry, ale również chcę pochwalić Podbeskidzie, bo był to zespół, który był w obronie bardzo dobrze zorganizowany. Oczywiście nie uszczę się błędu, my dzisiaj skutecznie wykorzystaliśmy, stąd to zwycięstwo. Bardzo spokojnie na to wszystko też musimy zareagować, bo tak naprawdę ta wiosna dopiero się zaczyna, a w związku z tym czekają nas następne mecze i tak naprawdę już od jutrzejszego dnia, od rana trzeba się skupić na tym najbliższym naszym rywalu, na Wiśle Puławy, który wygrał pierwszy mecz 1-0, co pokazuje, że będzie to trudne spotkanie. I tak jak mówię, dzisiaj już trzeba w zapomnienie to spotkanie puścić. Dziękuję kibicom za ten doping, za wsparcie. LMP New Media.